Cześć. Temat tego edukastu to układ o przyjaźni polsko-radzieckiej oraz reakcje Zachodu. Na tych zajęciach opowiem Wam o współpracy polskich komunistów ze Związkiem Radzieckim. Zastanowimy się, czego dotyczył układ o przyjaźni polsko-radzieckiej oraz przez kogo został podpisany. Odpowiem również na pytanie, jak na te działania odpowiedziały państwa zachodnie. Zapraszam. 21 kwietnia 1945 roku Edward Osóbka-Morawski, premier rządu tymczasowego, oraz Józef Stalin podpisali na 20 lat układ o przyjaźni, wzajemnej pomocy i współpracy powojennej między Rzeczpospolitą i Związkiem Radzieckim. Dokument ten był rodzajem sojuszu skierowanego przeciwko Niemcom. Podstawą układu było zachowanie, wzmacnianie i wzmacnianie stałej, niezłomnej przyjaźni z zachowaniem suwerenności oraz nieingerowaniem w sprawy wewnętrzne drugiego państwa. Stwierdzał również, że państwa sojusznicze nie będą uczestniczyć w żadnej koalicji skierowanej przeciw drugiej stronie. W rzeczywistości układ ten był zobowiązaniem Polski do posłuszeństwa wobec ZSRR, bowiem już od samego początku obostrzenia dotyczące Związku Radzieckiego były łamane przez Kreml. Dokument ten został również podpisany przez przedstawicieli nielegalnych władz w Polsce. Rząd tymczasowy, niepochodzący z wyboru, nie reprezentował bowiem narodu polskiego, tylko przede wszystkim interesy komunistów radzieckich. Przywódcy państw zachodnich zareagowali bardzo ostro na działanie Stalina. Wiaczesław Mołotow, minister spraw zagranicznych Związku Radzieckiego, został ostrzeżony przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Harry'ego Trumana, że niestworzenie polskiego rządu jedności narodowej przy udziale polityków RP w Londynie oraz polskiego podziemia może zachwiać współpracę tzw. Wielkiej Trójki. Podobnie uczynił premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill, który nalegał na przyspieszenie Komisji Trzech odpowiedzialnej za zmiany w powojennej Europie Środkowej. Nie zgodził się również na propozycje Kremla dotyczące tylko uzupełnienia rządu tymczasowego przez polityków emigracyjnych oraz państwa podziemnego. Zagroził także pogłębieniem się podziału koalicji. Churchill po raz pierwszy wspomniał również o aresztowaniu przywódców Polski podziemnej i deportacjach Polaków. Spróbuj odpowiedzieć teraz na parę pytań. Co w swej treści zawierał układ o przyjaźni polsko-radzieckiej? Jak treść tego układu przekładała się na rzeczywistość? Jak na układ przyjaźni zareagowały państwa zachodnie? Na koniec zapraszam Cię do rozwiązania testu, który znajduje się poniżej.